Mimo że w mojej dokumentacji jest wymóg tylko i wyłącznie 0W20 RN17FE, prawdopodobnie ze względu na start-stop, którego nie używam, wyłączam od razu po uruchomieniu silnika. Ten olej jest zauważalnie droższy oraz słyszałem o jakiejś aferze w USA, że silniki 0W16-20 zacierały silniki. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Na stole pojawiła się nowa przesyłka, a wraz z nią kolejna historia do wspólnego przeanalizowania. Już przy pierwszym kontakcie z zawartością wiadomo, że nie będzie to przypadkowy epizod. Są dwie próbki, które pozwolą uchwycić bardzo ciekawy moment. Pierwszy etap eksploatacji nowego samochodu od samego początku, od fabrycznego zalania aż do pierwszej wymiany. Próbki trafiły do mnie od Marcina, który od razu po zakupie nowej Daci Jogger postanowił przyjrzeć się tematowi oleju z nieco większą dociekliwością niż standardowy użytkownik. W środku przesyłki dwie próbki. Pierwsza to olej po 300 km, druga po 5000 km, czyli już po pełnym pierwszym etapie jazdy tuż przed wymianą. Pierwsza próbka zebrana jeszcze z olejem fabrycznym. Jak się później okaże, ten olej miał dość nietypowy, rubinowy odcień, który sam Marcin próbował zidentyfikować, a nie było to proste. Ani salon, ani dokumentacja nie wskazują jednoznacznie, co dokładnie zostało zalane. Druga próbka po 5000 km, zawartość koloru już inna, inne też będą parametry. Zobaczymy, jak wygląda zużycie i czy obawy Marcina co do opiłków przy doboru oleju miały swoje chemiczne uzasadnienie. Samochód, którego dotyczy eksperyment, to Dacia Jogger z roku 2024, silnik 1.0 TCE Eco G, 100 koni mechanicznych, czyli jednostka znana również z Daci Duster. Marcin kupił to auto w listopadzie 2024 roku. To jego pierwsze nowe auto, które planuje eksploatować długo i świadomie. Już po zakupie pojawiły się pytania. Czy olej fabryczny to na pewno 0W20 RN17FE, jak wpisano w dokumentacji? Czy serwis jest w stanie rozpoznać, że zalany został inny olej, np. Castrol 5W30 RN17, który Marcin planuje używać, mimo iż nie figuruje oficjalnie w jego instrukcji? Na te pytania odpowiedzi szukał sam, porównując zalecenia dla Dustera i Joggera, studiując filmy z wymian i obserwując kolor oleju. Skąd pomysł o zmianie z 0W20 na 5W30? Marcin napisał tak. Mimo że w mojej dokumentacji jest wymóg tylko i wyłącznie 0W20 RN17FE, prawdopodobnie ze względu na start-stop, którego nie używam, wyłączam od razu po uruchomieniu silnika. Ten olej jest zauważalnie droższy oraz słyszałem o jakiejś aferze w USA, że silniki 0W16-20 zacierały silniki. Wybrałem tańszy olej 5W30 norma RN17, poniżej porównanie wymagań olejowych Joggera z 2024 i Dustera z 2025 załączam screena z instrukcji Dustera. Jakie wnioski? W obu modelach stosowana jest ta sama jednostka 1.0 TC Eco G o mocy 74 kW 100 koni mechanicznych. Oznaczenie silnika w dokumentacji to H4DT, bywa też skrócone do H4D. Castrol zalany fabrycznie miał rubinową barwę, nowy Castrol 5W30 już nie. Czy to ten sam olej, czy może różne warianty tej samej serii GTX? W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z tym, co przynosi pierwsza wymiana w nowym aucie. Porównamy próbki, ocenimy ich kondycję, lepkość, podczerwień oraz test jednokroplowy. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka.
No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Próbki oleju świeżego nie mamy, dlatego zaczynamy od pomiaru próbki z przebiegiem 300 km, żeby ustalić, jaki zalany olej, czy 0W20, czy 5W30. W drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego w tle pod czerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki pierwszej po przebiegu 300 km jest następująca: 36 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 179. Tym samym mamy rozwiązaną pierwszą zagadkę. Do silnika zalany został najprawdopodobniej olej w klasie lepkościowej 0W20. Po pierwszych 300 km nastąpiła redukcja lepkości około 6-9%. Być może ostrożna jazda na pierwszych kilometrach przełożyła się na transfer paliwa do oleju, bo jak się zaraz okaże, przy drugiej próbce już te wartości będą wyższe. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 5000 km jest następująca: 39 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 182. Liczymy zmiany procentowe. Jeśli za punkt odniesienia wstawimy wartości lepkości dla próbki z przebiegiem 300 km, to obserwujemy około 10% wzrost lepkości. Jeśli za punkt odniesienia wstawimy to, co deklaruje producent, to wówczas mamy 3% wzrost lepkości w 40 stopniach oraz 2% redukcję lepkości w 100 stopniach Celsjusza. Ten drugi wariant jest moim zdaniem bardziej prawdopodobny. Gdy porównamy te wyniki z tym, co było w innych odcinkach z tym olejem, to widzimy dość dużą zgodność zmian. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D, dwie różne bibuły. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po wskazanym czasie. Jakie wnioski? Plama oleju z przebiegiem 300 km czyściutka, zerowa ilość zanieczyszczeń, wzorcowy wynik. Plama oleju z przebiegiem 5000 km zawiera już trochę zanieczyszczeń, ale są to poziomy w normie bez niepokojących sygnałów. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Porównujemy widma dla dwóch próbek, porównujemy również z widmami, które mamy w bazie. Wszystko wskazuje na to, że w silniku pracował olej Castrol GTX0W20, czyli jest to drugie badanie potwierdzające taki wniosek. Na marginesie dodam, że również w kolejnym odcinku będzie ten sam olej i porównamy ze sobą te wyniki. Tutaj mocno trzeba zaznaczyć, że widmo różnicowe zostało wygenerowane przy użyciu próbki z przebiegiem 300 km jako referencji. Z reguły używamy próbki oleju świeżego. Dodam, że próbowałem użyć widma z bazy dla nowego GTX0W20, ale otrzymano kiepski wynik. Widmo różnicowe nie przypominało klasycznego wyniku. Prawdopodobnie inna seria tego oleju była kiedyś, a inna w tym przypadku.
Wracamy zatem do wyniku z użyciem tego, co było w przesyłce, czyli referencją jest olej po przebiegu 300 km. W takim układzie otrzymujemy dużo niższe zmiany, większość parametrów na zielono. Również wskaźnik końcowy będzie przez to automatycznie zawyżony. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 92%. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba wziąć tutaj poprawkę na ten wynik i przy wnioskowaniu mieć na uwadze wszystkie ograniczenia tego testu, o których wspominałem wcześniej. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!